O, jak strzała. Ponad 60. Dzień dobry, a więc wracam do świata żywych. W końcu, po paru dniach ostrej walki z chorobą, normalnie wychodzę sobie na ryby. Dzisiaj spinning, zbiornik. Większość z was wie, co to za zbiornik. W poszukiwaniu szczupaka, okonia. A czy będą brały? Tylko one wiedzą, czy będą brały. W każdym bądź razie zadowolony, bo w końcu zdrowy, w końcu na rybki i zaczynamy machać wędą. A kto macha wędą, ten w końcu coś wymacha. Zobaczmy, co tu się dzieje. Tu jest jakieś zielsko przy tym, ale tu nie widzę żadnych jakichś takich ciekawych rybek. To nie znaczy, że ich tutaj nie ma. Tam dalej Sławek sobie rzuca. 1+ choróbska. Rzuciłem palenie. Nie palę już 5. dzień. Dobra, rozwijam zabawkę. I miłego oglądania. Jest coś w końcu ciekawszego. No jakiś taki nieduży, ale już miarowy na pewno. Ale w końcu pierwszy. O, jak strzała. Ponad 60. No ale chudziutki straszny. Chodź mały. No coś koło tego będzie. Ale chudy strasznie. Patrz jak chudy. Ile może mieć, mówisz? 57, 8. Coś takiego. O, dobra. No ale pierwszy jest. W końcu. Poszedłem i zjadłem. Po tylu machaniach. Zacząłeś. No i jest pierwsza rybka, także już honor uratowany. Ale no kawałek już przeszliśmy się. Jakoś szału tego nie było, co tutaj się powinno mniej więcej dziać o tej porze roku. No tutaj tylko jeden szczupaczek, taki koło 60 cm. Tak 55-57 bym mu dał. No taki jakiś szczuplutki szczupaczek. Dobra, machamy dalej. Ale na szczęście już odskocznie od tej choroby jest. Hej. Jest? O, jest i osławkowego. No taki fajniejszy chyba trochę, co? Jest? Nie, 70? Nie. Gruby, waleczny, skubany. Pomóc? Czy sobie poradzisz? Ale waleczne, bestijsko. Nie no, fajny. Fajna grubaska. Zaraz będziesz ugryziony. Ale za koniuszek. Za koniuszek, no. Czekaj. Sam się wyczekaj.
Weź no wypłukaj go i pokaż no dobre zdjęcia. Weź go w dwa ręce, no. Zobaczcie, coś ma pod spodem w brzuchu. Ma, ale na bank. Ma i to dobrze na żarty jest. Fajna bestyjka. Czekaj, zamierzymy go, zobaczymy ile mocy. Nie, tam byś go mierzył. No, nie jesteś ciekawy? Raczej. Myślałem, że większy. Prawidłowo w dno. No i jesteśmy już tutaj nad wodą jakieś 3 godzinki. U mnie jeden, u Sławka jeden. U Sławka przed chwilą się zanajdował. No jeden poszedł ładnie. Ładnie poszedł? No, ale ogólnie szału nie ma. Jest zimno, wieje, one powinny gryźć. A tymczasem... Niestety. Dobrze, że jest piękna w ogóle. Wszędzie. Wszędzie, wszędzie. Dosłownie wszędzie nic nie bierze. Ale ważne, że honory już poratowane. Pierwsze rybki są. Ale już za chwilę trzeba się też zmykać. Musi robić coraz bardziej ciemno. Ale póki co walczymy. Ze spadu. Gdzie ci wzięło? Tutaj o gdzieś? No. Mi wcześniej o tutaj też wziął. Wtedy co byłem sam bodajże. No, kogo nie ma? Jeden na łódce pływał. No ale wiesz, no, z drugiej strony zimno. No i to będą chyba jedne z ostatnich rzutów dzisiaj, gdyż jak widzicie już się robi tak ciemno, poza tym już ledwie też daje rady. Jak widzę już też rzucam po trzcinach, ale jeszcze się nie poddajemy, jeszcze parę rzutów. To chyba będzie już ostatni rzut w moim wykonaniu. Trzeba zmierzyć do samochodu. Coś tam było? Czy mi się wydawało? Wydawało się chyba. W każdym bądź razie ostatni rzut na dzisiaj. Nie ma co już tutaj za bardzo walczyć, bo już się robi naprawdę ciemnawa szaróweczka. Jeszcze nie raz przyjedziemy na te rybki. Dobra. Pach. No i po ptakach. Po jeden. Jeden? Na co? Kanibal. Kanibal. Taki standardowy. Także zmęczeni, wymęczeni. Weszli dookoła zbiornik. Po jednym złapali. To mi ładny strzep. Strzep? Lepszy ryc niż nic. Przynajmniej nie na tarczy, tylko z tarczą. A raczej z wędką. Dobra. Tyle z dzisiaj. Lecimy do domu. Zapraszam do subskrypcji, do następnego spotkania nad wodą. Trzymajcie się, hej.